Połowę mojego życia spędziłem w Minecrafcie i bardzo lubię gry survivalowe. A tak się składa, że Fortnite wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić swoją grę survivalową. Cały tryb jest o tyle fajny, że jest jeszcze połączony razem ze światem Lego, więc uznałem, że muszę na tym zagrać, muszę to sprawdzić, więc dzisiaj odcinek z Fortnite'a, w którym sobie sprawdzamy, jak się gra. I mam nadzieję, że nam się będzie grało dobrze. Oczywiście, jak chcecie więcej odcinków z Fortnite Lego, to kończcie łapkę w górę i subskrypcja, a nie przedłużam, życzę miłego oglądania, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Ja się bawiłem super. Dobrze, a więc jesteśmy już w Fortnite, ale nie byle jakim, bo tak jak powiedziałem, Fortnite Lego. Jest ze mną dzisiaj Jagieł. Dzień dobry, witam. Więc przechodzimy do wybrania światu, czyli w sumie tak naprawdę stworzenia nowego świata. Co ty byś chciał, Jagieł? W jakim ty byś chciał rejonie zagrać? Czy zima? Ja bym chciał w dżungli. Dobra, mam dżunglę dla ciebie idealną. Ale piękny świat, ty. Już cię wczytało? A. No? Ja. Dobra, ja mnie też już wczytuję, okej, jest elegancko. Dobra, musimy sobie z nim pogadać. Co ty pogadałeś z nią? A kim? Ona mówi, co tutaj kim jest, wiesz? Aha, no to fajnie, a, że to ty to w takim razie robisz. Masz, ja nie. Masz. Dobra, gdzie ja jestem i kim ty jesteś oraz kim ja jestem? Ciekawy dialog. Zaraz, znam odpowiedź na to ostatnie pytanie. Nazywam się Bombowe Barwy, miło cię poznać. A czy to ty, Szczypson? Dlaczego twoje imię brzmi znajomo? Pierwszy raz w życiu wpadam do aż tak nowego miejsca jak to, ale cieszę się, że jesteś tu ze mną. To tu może być niebezpiecznie, przygotujmy się na wszelki wypadek. No to w takim razie do widzenia, kliknąłem i musimy zrobić ognisko, stary, dobra. O co chodzi w tym świecie? Mamy tutaj taki, jestem ciekaw, czy to jest jakby, czy to jest świat, który się generuje jakby sam jakoś, czy to jest świat, który na przykład, o, możemy sobie zbierać drewna, widzowie, na przykład. Czy to jest na przykład świat, który, no, czy on się generuje losowo, czy to jest jakby konkretna mapa, tego nie wiem. Powinniśmy podążać za tą babeczką, czy nie? Chyba nie, ona chyba będzie podążać za nami, wiesz? Mi się wydaje. No, a jak się kraftuje? Ty wiesz co, ja zbieram, póki co to ja zbieram wszystkie rzeczy. Biorę. Z tego co widziałem, kraftuje się, czekaj, tu mam, buduj, masz kół. Kół masz, tu, okej, okay, mam ognisko. No ja już dobra, mogę czekaj, budować. Czy my chcemy już tutaj się rozbijać w tym miejscu? Nie, nie, tutaj nie. Crafting tak, oczywiście, zaraz będziemy crafting robić. Jakoś na pewno da się, czekaj, no chyba na razie musimy ognisko zrobić, to jest chyba pierwsze, co mamy do zrobienia, bo to jest też w zadaniach, dobra, okej. Okay. To postawmy to ognisko jej, ja jej postawię. Myślisz, że tutaj stawiamy w tym miejscu, no bo to jest jakby, to jest, będzie nasz taki, wiesz... O nie, wilk, uważaj na wilka. Uważaj na wilka, uważaj na wilka. Pod co się skradasz? Jak idziemy? Dobra, rozmawiaj z Bombowe Barwy. Dużo podróżujesz, świetnie, przygody masz we krwi. No daleko żeśmy zaszli, niesłychanie. Wydaje mi się, że te zasoby się przydadzą, ależ ci głośno w brzuchu burczy, słychać cię na... Pająki mnie atakują. Chyba. Co jest? Mam jedwab. Ała. Dobra, czekaj, rozmawiaj jeszcze. Przyjemność po mojej stronie. Twoje ognisko nas ogrzeje, jeśli zrobi się zbyt zimno. A jeśli się zgubimy, zawsze możemy wypatrzeć sygnału dymnego, który wprowadzi nas z powrotem do obozu. Okej, czyli widać z daleka ognisko. Ależ ci głośno w brzuchu burczy, słychać cię na kilometr. Zjedz coś, cokolwiek. Kontynuuj, co powiesz na jagody lub dynię. Dalej, dobra, ja mam tutaj coś, ja mam dynię. Ja sobie dynię właśnie paszuję. Gdzie ty jesteś? A, jagódki sobie jem. Fajne, może zjeść i czekaj, gdzie to się... Okej, okay, ten zielony dookoła mnie to jest jakby stan mojego najedzenia. Ui. Niżej jest temperatura chyba, tak mi się wydaje. Dobra, najedzmy się więcej, jak już jem. Ja dynię zbieram. To zjedzmy, no, najedzmy się do fulla. Tam jest dużo. Wilk, widzę wilka. Czy ja mogę to oznaczyć? Jakoś nie mogę tego oznaczać. Wilk jest zły. Dobra, musimy zrobić... coś musimy zrobić, czekaj, zobaczmy tak, co mamy pod... No, ja o, dobra, mam jakiś stół, mam jakiś stół. Potrzebuję kamień, potrzebuję kamień. Ja mam, to ja postawię. Masz? Się, nie postaw, bujesz. To postaw. Ja tu jestem, proszę bardzo. Okej, okay, mamy. I tu jest stół rzemieślniczy, w którym możemy zrobić sobie na przykład kill off. Ty, fajnie, ale dobra. Tu nie mam. Robię kill off. Drewniany, co prawda, ale robię kill off. Lecę w takim razie zebrać... O, tu mamy stone'a. Ej, dobra, fajny survival, podoba mi się rozgrywka. Jest naprawdę spoko, mam nadzieję, że widzę, że wam się również spodoba i że będziemy tutaj sobie elegancko, fajnie grali. Dobra, który kamień? Owieczki! Masz owieczki, a weź, ciekawe z czego zrobić łóżko. Bo na pewno też się da. Zebrać. To jest taki drugi Minecraft trochę, dobra, rozwalam ten głaz. No, ale dobra. Taki totalnie fresh. Kilo się chyba nie niszczy aż tak szybko, dobra, bierzemy to. Bierzemy, ja nie wiem ile my możemy pomieścić w ekwipunku. I do widzę 5-0 będą na Lego, Fortnite Lego. Kurczę! Co bije mnie pająk! Dzieje? No to zabij go! Nie gryź mnie! Ja Kilofem... widzę, jak ty krzyczysz. Kilofem się bardzo ciężko... O, dobra, jest, zabiłem. Sobie siekierę. O, pochodnie. Spokojnie, są ja kopię teraz porządnego głaza takiego, że będę miał... O, nie, ale z tego będę miał teraz głazu. Mam ja idę na kury. Dobra, idź po kury. A biorę sobie dynię kolejną, bo trzeba zjeść. Ale ciosa dałem.
Ty, minso dają. Dobra, słuchaj, wiesz co trzeba zrobić? Ja muszę zobaczyć, co tu się da jeszcze craftować. Pod kół. Dobra, stary, doszły jakieś kolejne rzeczy. Czekaj. Służy mi jeśli mogę zrobić siekierę, jeszcze potrzebuję drewno. Grill? To musimy kurczaczki odbierz. Pod M mamy mapę. Okej, jest mapa, dobra, git, możemy ją oddalić. Dobra, to się chyba świat generuje losowo teraz, jak widzę mapę, to tak mi się wydaje, że... Że jednak to jest losowość. Fajne, fajne. Fajne, o, tu są malinki. Bierzemy oczywiście malinki. Dobra, jedna za drugą. Ale ten kilo drewniany szybko się bardzo kończy. No. Ale no, on jest tylko taki początkowy, tylko żeby był. No, jest tylko formalność. Ja już biorę siekierę, już drewno rąbię. Właśnie... O, mogę już zrobić siekierę, to robię siekierę. Okej. Ja już mam. Proszę bardzo. Jakie mogę w ekwipunku zmienić teraz kolejnością tego, to wszystko? Czekaj, pod tabem? O, pod tabem. Mogę zamienić kolejnością, fajnie. Co to jest? Co ja... W drugą rękę sobie zabrałem! Można brać drugą rękę, jak w Minecrafcie. No po prostu drugi. Serio? Minecraft. Jak ty masz pochodnie? A nie, to nie ty, dobra, to tak, laska. Znowu siekierę, robanie nie będzie ci straszne. Ej, gdzie jest kursor? Tu, dobra. Jeśli ulepszy stół, że myślisz, czy może będziemy w stanie stworzyć lepsze narzędzia dalej. Robi co? Się. To ulepszaj go. Dobra, jak mogę go ulepszyć teraz? Pochodnia, o, widzę, że mogę zrobić pochodnie. Potrzebuję do tego drewno. Ulepszenie, okej. Okay. Potrzebujemy 8 pochodnie. Desek i... Skorupy jakieś potrzebujemy. Ale ja nie wiem, co pochodnie? To jest. O, tu jest pochodnie. Nie wiem, postawię tu kilka sztuk. Ej, ja rzuciłem go. Oj, to się nie stawia, to się rzuca. Co, to pochodnie? No. Dobra, ile mam drewna? 5, okej. Okay. Dobra, no teraz już nas nikt tutaj nie pokona. Nie no, powiem ci... Ej, powiem szczerze, że mi się podoba, że szczerze to może być taki... ciekawy survival, fajny. Co tu jest jeszcze? Drewno. Ej, jedno. Potrzebuję 30 kamienia na grill. Czekaj, już patrzę na grill, O kurczę, faktycznie. Dużo ja potrzeba. Ja a tartak? Ja mogę tartak postawić, to stawiam już tartak. Uwaga, jesteś gotowy? Ja grilla zbieram. Jest tartak, użyj tartaku. A i tu możemy deski, drewniane kije robić. Okej, okay, rozumiem. Ej, dobra, to jest fajnie rozbudowane. Kolego, podoba mi się. Pajączku. Podoba mi się to. Jest, bije się z tymi. Pajączkami. Tak, ale powiem ci, że łatwo jest tu przeżyć, bo jest dużo jedzenia dookoła. Że ciągle te maliny się tutaj respią i tak dalej, więc fajne, fajne. Jest co jeść. Uważaj, leci pajączek. Na mnie pajączek. Leci. Gdzie z tymi łapami? Okej. Okay. To możemy z tego jedwabiu zrobić. Czekaj, ja patrzę. Dobra, idę grilla stworzyć. Ty, kołowrotek mi się jakiś pokazał do zrobienia. Ej, dobra, no ten tam możesz przerabiać drewno na deski. Mamy krótki miecz już tutaj. Już ulepszyłeś to? Łopata. O! 3 drewniane kije i deska, okej. Okay. Co to jest kołowrotek? Wilczy pazur. Nie wiem. Oho, zaczyna się noc. A jak to obrócić? Zaczyna się noc, panie Mateuszu. Czekaj, co my tutaj mamy? Ty, mogę jakąś chatę postawić! Dobra. Stawiam chatę. Ja używam grilla, normalnie robimy grillowane. Może jajko sadzone chcesz? Nie, na razie nie. Za mało zasobów, aha. Smażą się! Czekaj, musimy zrobić sobie dach nad głową, stary, bo jest lipa. Dobra, jest mi zimno, widzę, że ten wskaźnik pod tym. No, dom nam buduje zaraz. Spokojnie, tylko potrzebuję drewna. To fundamenty trzeba, ojeju. No. Dobra, kolejne. Ciekawe, czy będzie tu żelazo. No, na pewno zdobędziemy żelazo i takie rzeczy. Ciekawe, czy tu są diamentowe narzędzia też. Ej, dobra, to nie wiem, jak drewna, bardzo ja to ci jest rzucę. Potrzebuję, czekaj, już ci mówię, ile potrzebuję. Na drodze stoi... A nie, już mogę, już mnie stać na to. Proszę, łap, ja dobra, ci tam wszystko. Stawiam, masz. Uwaga, pyk. Bądź zuch. Czekaj. Jak się wyrzuca? Poczekaj, bo buduję. Upuściłem. Okej, okay, tu jest pierwsze. Proszę, dobra, upuściłem drewno, drugie. 16 sztuk. Ty, co ja tu buduję, co ja tu wyprawiam? Czekaj, bo buduję, bo mnie, ja na razie mnie stać. Dobra. Mamy to, teraz góra robimy tu. I to dajemy tu. Co jest grane? Czemu nie mogę tego? A, za mało zasobów, dobra, jednak potrzebuję. Możesz mi dać. O, będziesz? Ile byś chciał? Masz 20. Jak najwięcej tak naprawdę. Dobra, bierzemy to. A, tutaj, tak, okej. Okay. Teraz mi stać. Uwaga, o, dobra, poszło. Okej, okay, 2/3 etapu. Co jeszcze? Aha, jeszcze jakiś daszek. Aha, ten. Dobra, mamy zbudowaną chatę. Jest zbudowana chawirka. Łóżko, mamy schemat łóżka. To będzie tak? Trzeba wełnę. Gdzie? Jest, faktycznie. Dobra, stawiam tutaj to wyrko. Postawiłem. Co jest grane, ale będziemy mieli chawirę. Czekaj, ty, to tu można zrobić...
To nieźle, żeś się położył. Można zrobić ściany tutaj na przykład. Czekaj. Ale mamy gigantyczny dom. O, jest ściana. Patrz, co ja teraz wyprawiam. Czekaj, ja proszę mi to zabudować. Nie mogę. Łóżko zawadza chyba, wiesz? Chyba nie mogę tutaj... Bo nie mogę tutaj tego postawić, a z drugiej strony mogę? Nie, też nie mogę. Dobra, czyli tego się chyba tutaj nie da postawić. O, zimno mi jest. Tak, bo trzeba blisko koło ogniska siedzieć. Mamy grilla. Dobra, mamy grilla. Więc teraz będziemy mogli tutaj sobie smażyć żarcie. Fajnie. Tylko nie mamy żarcia. Ja mam mięsko już. A my nie mogliśmy tego smażyć w ognisku też na przykład? Nie. Dobra, porozmawiajmy z nią. Jeśli zbudujesz coś i uznasz, że to nie jest właściwe miejsce, możesz zawsze zniszczyć budowlę i postawić ją gdzie indziej. Okej, to jest dobra informacja. Tak w ogóle to czy mogę ci w czymś pomóc? O, jak jeszcze możemy się przygotować? Myślisz, że jesteście jedynymi osobami, które dostały się tu przez szczelinę? O kurczę, nie gadaj, że tu możemy spotkać innych graczy! Może wybudujemy coś w rodzaju wiejskiego rynku, aby przyciągnąć pobliskich przyjaciół? Padam z głodu. Okay. Padasz z głodu? Czemu? A jak się je? No bierzesz do ręki i jesz. O, jednak wypłunek jest. Czekaj, to są motki. Proszę, masz jedno mięsko. Chodź tu do mnie. Czekaj, już ci dam tylko. Co mi dajesz? Proszę, o, dobra, idę na grilla z tym. Nie, bo grill... to już smażone. A nie mogę. Usmażone to jest. A, bo to już jest zrobione, dobra, no to, ale ja nie, a dobra, mogę sobie zjeść. Czy to mi do pełna da? Prawie, no. Prawie. Dobra, czekaj, dynia dawaj emotkę. Nie mam dyni już niestety, ale mam maliny. Fajne. Fajne jest to, że te emotki dalej są jakby w tym Fortnite, że to się nie zmieniło. Ej, naprawdę mega fajny tryb. Mi się mega dobrze w to gra. Tu można naprawdę niezłe rzeczy zrobić. Czekaj, porozmawiajmy. Zobacz, się kierowanie nie będzie straszne. Czemu dalej. Idziemy spać. A no ale możemy w jedno wyrko? O, tu zimno. Nie możemy w jedno łóżko, co? A co trzeba, żeby łóżko zrobić? Poczekaj, ja tu zaraz. Czekaj, no ja zobaczę. Ja mam łóżko, dawaj go tu stawiamy, posuń się. O kurczę, tu jest faktycznie zimno. Idziemy spać, dobra. A, czekaj. Dobra, położyłem się. I co, i będzie dzień? Nie wiem. Nic się nie dzieje. No po co my się kładziemy spać? Marznę, ino! Ej, dobra, no to... I co, my nie możemy tak przespać nocy? No po co są te łóżka? Dziwne. Czekaj, wiesz co, ja zajdę po tą pochodnię. Patrz to! O kurczę, ale mi zimno. Ej, parę jaką sztuczkę umiem. Patrz. Okej, dobra. Pa to. Co? Dobra, fajne. Patrz, co robię teraz. Stawiam tutaj nam... jak ja to mogę wyrzucić? Prawym. Dobra, i teraz nam będzie ciepło. Widzisz? Moje łóżko, proszę się... No dalej mi zimno. Jak dalej ci zimno? Nie może ci być zimno przy tej pochodni. No zimno mi. No jak to jest możliwe? Ja tu stoję i mi nie jest zimno. A mi jest. Ale co, że... Czujesz zimno, no pisze mi jak byk. Tutaj już nie jest zimno, bo tu jest ognisko. Dobra, nie wiem. Dziwne. Ale i tak nie możemy. Ustaw miejsce odrodzenia się i odpoczynku. Ej, aha, czyli to mob chyba... jakiś! Widzisz go tam, tego białego? Kurczę, tu mi zimno jest faktycznie, jak wyjdę. Widzisz tego białego? Nie widzę, ale wezmę sobie malinkę. Odchodzą szkielety! O nie, to... Dobra, widzę. Ej, lecą! Oj, dobra, uwaga. Wojna! Bije go, Grażyna go! O kurde, ale go... Ale go postromiła. Gwint, wyrzucił. Bij! Ty masz, a nie, myślałem, że masz... Dobra, kość jaką zdobyłem. Przez to ziom nie chce mi się ruszać. Dalej, dobra, muszę tu, bo mi zimno jest. Dobra, tak, zjedzmy sobie coś. Jest dobrze, okej. Okay. Co mi tam pisze? A, że jadłem, dobra, okej. Okay. Mam dwie kości, nie wiem do czego mi te kości będą potrzebne za bardzo. Nie można używać w deszczu. O kurczę, co ty gadasz, a tego? Też nie można używać w deszczu. Czyli tego też na pewno nie. A nie, tego można. Okej, okay, ciekawe. Dobra, no i co, musimy tak przeczekać noc? Nie jesteś w stanie w ogóle jakby pójść spać. Bez sensu trochę. No ale to po co za te łóżka, no? No właśnie, kurczę, trochę mi to nie pasuje. Biorę tą pochodnię znowu. Idę tutaj. I właśnie chcę ją postawić tu, w tym miejscu. Uwaga, czekaj. No zimno, tu tam się jest zimno na pewno, nie? No czekaj, jak mam pochodnię w ręce, to właśnie nie jest mi zimno. Tylko kurczę, dobrze, to... Też mam. Czekaj. Nie, no to nie, no to się odbija od... Czekaj. Trzeba zrobić tak. Co tu się wydarzyło? Fata nam się zajmie! Patrz, co tu się wyprawia! Nie, żeby się nie paliło! Nie wiem, czy to się może zapalić. Nie wiem. Idę spać z tą pochodnią. Albo idź, właśnie, idź spać z pochodnią. Zimno ci? Nie. Dobra.
No to dobra, czekamy, może się zrobi ten dzień. No proszę, bo nie będziemy przecież w nocy się nic nie da zrobić. No nie działa. Jesteśmy tutaj uziemieni niestety. I co teraz? Dobra, ale chyba się robi dzień, bo się zaczyna trochę rozjaśniać niebo. Widzisz? Jest jaśniejsze niż było. No. Gdzie jest w ogóle księżyc? Nie ma księżyca. Ej, patrz, szybko! Co to? Gonimy go! Barany! Robi się dzień! Dawaj, goń, dobrze, goń, dobrze. Goń świetlika! Kurczę, ale gdzie on poleci? Ja, on do czegoś prowadzi, ja widziałem. Ta? Tak, on do czegoś prowadzi, nas prowadzi. No dobra, no to lecę. Jakiś krab nas goni! Co jest faktycznie? O, na kontrol se kliknij! Już wiem, już to robiłem. Okej. Goni mnie ten krab. I co, i do czego on prowadzi? Do wioski! Nie wiem. Nie wiem, on do czegoś biegnie. Gonią cię pająki, wszystko cię goni. Skrzynia. Skrzynia chyba. Czekam na ciebie. Jest skrzynia. Dobra, lecę. Dobra. Daj mi otworzyć, żebym zobaczył, jak to się robi. Nic tu nie ma. Uwaga. Aha. Faktycznie, schowek. Dobra, biorę to. Wróć. A jeszcze... O. Dobra, wróć. A, to taka słaba skrzynia. Ale dobra, no zawsze coś, nie? Dobra, czekaj, chodź tutaj, bo tutaj widziałem budynek jakiś. A, jak już jest dzień, to musimy troszkę poszukać tutaj czegoś. Uwaga, o, jest. Jest skrzynia tu kolejna. Nie mogę tu oznaczać niestety na scrollu. Dobra, zobaczmy, co w tej skrzyni. A. Weź. Na górze też jest skrzynia. O, malinki. Co tam było? Ciągle jedzenie w tym, czyli nic takiego... Ziemia. O, tu jest znowu jakiś... Co jest? Co, ty kradziesz to? Biorę to, no. A co? Ej. Nie wiem, co mi to da. Zaniosę to do domu, kurde. Ej, kurczak. Ślimaczek. Albo dobra, wiesz co, zróbmy tak. Ja to tutaj zostawiam, żebyśmy wiedzieli, że to tutaj jest. Chodźcie, przejdziemy jeszcze dalej, zobaczmy, co jest w okolicy. I żebyśmy wrócili z jakimś porządnym łupem do tej naszej miejscówki. Aczkolwiek tu jest fajne miejsce, to mi się tu na przykład osiedlił. Krab! A, wbijmy go! Co jest? Turlo się! Bij go. On jest twardy, dobra, nie ubijemy go. Ubijemy. Bij go siekierą. Ja nie mam, zepsuła mi się. Jeszcze jakieś mniejsze kraby nas biją. No to ty mówiłeś, że to są małe kurczaczki. Oj, pęknij kilof. No i padły. Dobra, czekaj, te małe kraby jeszcze. Dostajesz bombę z łapy. To jest! Zabiły cię. Nie! Pierwsza śmierć. Ale dobra. Wziąłem twoje rzeczy. Wziąłeś moje rzeczy? Do ciebie. Dobra, dawaj sporo ten na miejsce. No dobra, no. Odrodziłem się w łóżku. Okej, git. No niestety padliśmy, ale widzę, przetrwaliśmy pierwszy dzień w Fortnite Lego. Jak chcecie kolejny odcinek z Fortnite Lego, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej gierce. Mi się szczerze powiem podoba. Nawet fajna. Co oswoiłeś? Kurę. Moje gratulacje. Tam jest, widzę, kolejny budynek. O kurczę, tam będzie się trzeba wybrać kiedyś. Chyba to jest budynek, albo to jest góra. No nie wiem, będzie trzeba tu zwiedzić wszystko, więc widzę, jak chcecie kolejny odcinek. Łapka w górę i subskrypcja. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Elo!